Zgodnie z artykułem 231 paragraf 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 684 i 1504, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, co następuje. Punkt pierwszy. W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku na wszystkie listy kandydatów na posłów oddano w skali kraju 18 470 710 głosów ważnych. Punkt drugi. Na poszczególne listy kandydatów na posłów oddano w skali kraju głosów ważnych. Listy numer 1 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 1 578 523 głosy. To jest 8% i 55 setnych. 2. Listy numer 2 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 8 051 935 głosów. To jest 43% 59 setnych. 3. Listy numer 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 2 319 946 głosów. To jest 12% 56 setnych. 4. Listy numer 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność Niepodległość oddano 1 256 953 głosy. To jest 6% i 81 setnych. 5. Listy numer 5 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO-N i PL Zieloni oddano 5 060 355 głosów. To jest 27% 40 setnych. 6. Lista numer 6 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 1765 głosów. To jest 0,01%. 7. Listy numer 7 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów oddano 5448 głosów. To jest 0,03%. 8. Listy numer 8 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy oddano 144773 głosy. To jest 0,78%. 9. Listy numer 9 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya Marca oddano 18918 głosów. To jest 0,10%. I list 10, lista numer 10 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka oddano 32094 głosy. To jest 0,17%.